Wszystkim. No, pan 7. Przeciąg Baldur's Gate 3. Nie wiem, czego oczekiwać tutaj. Po tym wszystkim. Idźmy do przodu. Przy okazji, ja zmieniłem zaklęcia naszej pani kleryk. Zdjąłem jej co jest, zdjąłem zadawanie ran i dałem błogosławieństwo zamiast tego. Poza tym, dałem jej leczenie ran. Aż nasz bard ma kojące słowo. Stwierdziłem, że trochę bardziej się weźmiemy kilka różnych rzeczy. Ja idę przed. Podświetlanie przedmiotów. Okej. Okay. Fajnie. Która leczenia. Dodałam tobie tak. Poszło do ciebie wtedy. I wykrycia myśli. Okej. Okay. Tajemniczy artefakt. To masz to w ekwipunku. Ciekawe, czy możemy ci to zabrać? Możemy zabrać, okej. Okay. Teraz nie mogę od ciebie tego zabrać. Ej. Okej. Dobra. Nie wiem, czy to tak miało zadziałać, ale pójdziemy z tym dalej. Stary zmyty kapelusz. Mogę sobie nałożyć na głowę? No, teraz wyglądamy zawiadacko. Zawadiacko. A? Pięknie. Mogę to użyć? Curious ornate box. Its many sides are engraved with indecipherable glyphs. Okay. No openings you can see, yet you sense something inside it. Staring at it won't provide any more answers, unfortunately. And there's a power to it, that's for certain. Żadna z tych opcji nie brzmi jak coś, co by nam pomogło, ani otworzyć się siłą, ani rzucić o ziemię, więc odłóżmy ją. Wiem, że pani nie miała żadnych uwag do tego, że po prostu wzięliśmy to i zabraliśmy. Okej. Okay. Mińsk nie pozwoliłby nam zabrać, bo... ryba. Okej. Okay. Pasy obozowe. Pamiętaj o gromadzeniu żywności i nabojów. Będą potrzebne ci do odnowienia zdrowia i zasobów podczas długiego odpoczynku. Let. Okej. Okay. Nasza druga broń lekka. Zobaczmy, jak działa oburęczność. Gdy ta opcja jest włączona, automatycznie używasz akcji dodatkowo, aby wykonać atak drugą ręką, gdy twoja postać jest uzbrojona w dwie bronie. Okej, czyli musimy wykorzystać akcję dodatkową, żeby zadać dodatkowy cios, ale nie widzę, żeby to dawało nam jakiekolwiek kary do ataku, to, że używamy drugiej broni. Dobra, zobaczymy. More of those wretched things. Rzecz intelektu, poziom pierwszy. Czy chcemy się z nimi bawić? Że chcemy się z nimi bawić.
Dobra. Save. Dojdźmy na ile możemy. Zaatakowali nas piersi. Vicious filth. Best keep some distance, or this will be a short fight. Pomyśl, że jest nieprzyjaciel. Dlaczego nie mogę się ruszyć? Z jakiegoś powodu akcje są ustalone. Masz 85% szansy, a jak podejdziesz, też, to podejdź. Dobra. On już nam nie odda. Więc na razie go zostawmy. Okej, okay, troje ich jest. Dobra, użyjmy ataku wręcz. Dwa ciosy. Zobaczymy, jak to zadziała. Nie zadajemy zbyt dużych obrażeń. Więc miałem nadzieję, że go zabijemy, ale tak nie wyszło. Momencik. Jeden, dwa. Trochę lepiej wyrzucili, to byśmy mogli go zabić. Ale nie. No też. Oni też są trochę poranieni. Super, dzięki. Dobra. Możemy zrobić. Możemy się pobłogosławić, tak? Ale jesteśmy zagrożeni. Utrudnienie w testach ataków dystansowych. To również oznacza podczas czarowania, że musimy wykonać koncentrację. Założę, że tak. Zawsze to tak działało w D&D. Mogę go zabić. Serio! Serio! Dobra. Dobra, czy możemy was uśpić? Jesteś w zwarciu. Jeżeli spróbujemy was odrzucić, czy to zadziała dobrze? Zobaczmy. Wygląda na to, że zabiłem moją koleżankę. bardziej skuteczne niż przewidywałem. Dobra. Mogę użyć kojącego słowa na tobie, żeby cię uleczyć? To wszystkie moje czary zużyte na tą jedną walkę, ale będziemy się o tym martwić później. Ty masz jakąś akcję. Możesz się uleczyć jeszcze. Nie ryzykujmy. Dobra. Au! Bolało? Dobra! Przeżyliśmy to. Twoje siły się wyczerpują. Udaj się na długi odpoczynek, aby odnowić punkty wytrzymałości i pozostałe zasoby. Nie zdążyłem przeczytać więcej. Mogło też coś o level upie. Moja droga pani, czy możesz mnie uleczyć? Bardzo miło z twojej strony, dziękuję. Dobra, ja tutaj łupię wszystko. Nic.
Łóżek pożeracza intelektu. Składnik alchemiczny. Połącz trzy, aby stworzyć zawiesinę. Okej, okay. Ciekawe. Niektóre przedmioty są takie... bla 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 bla. Mało ciekawe. Radzony szlachcic. Rapier, srebrny medalion. I zapasy. Znajdujesz się na powierzchni, która może być niebezpieczna, jeżeli zostaje poddana działaniu żywiołu, na przykład te ognie. Okej. Okay. Możemy podejść? Możemy. Stura uleczenia, to dla ciebie. Rąca bulwa. Aszka. A, co tutaj mamy? Olej precyzji. Okryj broń, aby otrzymać premię plus 2 do testów ataku. Dobra, zobaczmy, jak działają awanse w tej... grze. Awans o poziom, zwiększono punkty zdrowia. Po kolei. Blokowano komórkę czaru poziomu pierwszego, super. Akcje, pieśń wytchnienia. Twoja postać oraz sojusznicy odzyskują tyle samo sił, co po krótkim odpoczynku. Dobra. Zyskano czar. Dobra. Co tu chcemy sobie wziąć? Szybkie nogi, ochotny śmiech taszy, piórko, opadanie. 3K6 to wydaje się całkiem sporo. Możemy też spróbować to przebranie siebie. Nie wiem, na ile to będzie ważne później. Co się stało z moimi włosami? Czy to światło takie, czy? Zobaczymy. Dobra. Więc tak, albo piórko padanie. To brzmi ciekawie. W sumie czar ofensywny już mamy. To odrzucenie całkiem spoko zadziałało. Nawet lepiej niż przypuszczałem, ale... Dobra. Nie potrzebuję chyba więcej czarów ofensywnych. Wezmę to. Ewentualnie może później spróbujemy to przebranie siebie. Dobra. Czy to jest od kapelusza? Chyba od kapelusza, zobaczcie. Teraz mam normalne włosy. Że kapelusz to nagle stają się szare. Bez sensu. Dobra. Pani? Dobra. Stała 7 punktów życia. Komórkę czaru. Instancja aktu wiary 1. Cokolwiek to może oznaczać. Możliwość skupiania boskiej mocy wywołania dzięki niej magicznych efektów. Zaczynasz od dwóch z nich, odpędzanie nieumarłych i efekt związanego ze swoją domeną. Dobra. Odpędzanie nieumarłych dostałaś. Albo przywołanie sobowtóra. Ej? Właśnie. Nasza pani kleryk wyznaje boga Szar. Nie mam pojęcia, co to jest za bóg, ale ma domenę oszustwa. Więc to tłumaczy, dlaczego ma takie łoszykowe czary. Czy to ma jakieś przełożenie na jej, nazwijmy to, lojalność. Zobaczymy później. Dobra, tutaj coś pominęliśmy. Zobaczmy, co tutaj mamy. Okej, okay, tak, możemy skakać. Czy to będzie mi za chwilę potrzebne? Punkt orientacyjny. Okej,
Okej. Wygląda, że to jest... punkty szybkiego przemieszczania się. Dobrze wiedzieć. Jest coś takiego w tej grze. Dzięki za rybę. Butelkę sobie zostaw. Dobra. Cokolwiek to mogłoby oznaczać. Właśnie, czy komórki, tak, komórki nam się nowe od razu naładowały. Więc jeszcze nie będę robił odpoczynku, ponieważ czar jeszcze mamy, jesteśmy w pełni uzdrowieni, więc... nie powinniśmy mieć póki co za bardzo problemów. Pachnący list. Dobra. Proszę, kwipunek. Możesz czytać książki, listy, notatki przechowywane w ekwipunku. Dobra. Przeczytaj. Syl, kocham cię. Widzisz, powiedziałam to. A jeśli spotkamy się jutro, powtórzę ci to i będę ci to powtarzać, aż zestarzujemy się i posiwijemy. Zróbmy to, ruszajmy do Wrót Baldura. Wiem, że to ryzykowne, ale to już... to też nie jest bezpiecznie. Ostatnie miesiące były niełatwe, ale kiedy jesteś przy mnie, zawsze jest mi trochę lżej. Zostaw swoją łódź i spotkajmy się na wzgórzu nad starym mostem. Zbierz ze sobą tylko to, co zdołasz unieść. Więcej nie potrzebujemy. Nie spóźnij się, co dwuję, Anna. Okej, czy to jest Syl? Dobra. Jeżeli to jest Syl, to mamy złą wiadomość dla Anny, ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Mamy obóz. Możemy kilka razy odpocząć, gdyby się potrzebowali, ale na razie nie potrzebujemy. Jabłko, woda. Nie wiem, po co by nam woda była potrzebna, ale weźmy. Szaty dla suczej królowej. Okej. Po prostu książkę. Mogę ją zabrać. Właśnie, czy plecak możemy zabrać? Możemy wziąć. Wygląda jak Tibia. Mamy plecak wewnątrz plecaku. Okej. Czy coś tu jeszcze możemy zrobić? Chyba nie. Dobra, momencik. Mieliśmy tu też jakieś sakwy wcześniej. Kolejny plecak. Go zabierzemy. Czy możemy włożyć plecak do plecaka? Tak. Pięknie. Okej, okay, dobra. Nie zastanawiajmy się, po prostu idźmy dalej. Mamy trochę więcej ognia. Na razie nie widać przeciwników, więc nie będę się go bawił w to. Ja na skrzynię. Narzędzia złodziejskie. Narzędzie złodziejskie może otwieranie zamku na podstawie testu zwinności zwinnych dłoni. Nie mamy zwinnych dłoni, ale weźmy. Prędzej czy później ktoś będzie miał.
alchemia. Możesz sporządzić samodzielnie mikstury trucizny i eliksir za pomocą alchemii. Zbierz składniki, z których dostajesz ekstrakty, a potem eksperymentuj i sporządź. Bla, bla, bla. Ciekawe, jak się to inicjuje, tą alchemią. Nie mam pojęcia. Dobra, nie przejmujmy się na razie tym. Wygląda nasza mapa. Ciekawego. Dobra, muszę przyznać, gra na pewno wygląda ok. Co my tu mamy? Wygląda na to. I've got one of those brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Okej. A co nas on obchodzi? Dobra, w sumie te punkty doświadczenia, cokolwiek by nie było. Spokojnie, cofnij się. There. Can you see it? Gość chyba robi nas w konia. O nie. Shh. Not a sound. Not if you want to keep that darling neck of yours. And you, keep your distance. No need for this to get messy. I need him alive. Stow that blade, or I'll show you just how messy things can get. Spotkaliśmy Lucyfera. That's promises, Lucifer. Promises. But I have other business, I'm afraid. Now, I saw you on the ship, didn't I? Not? Przyłóż elfowi z główki. Ułatwienie, utrudnienie, okoliczności. Okej, nie mamy zbyt dużej siły. Nie wiem jaka jest... Nie wiem jaka jest skala wyzwania tego, ale... Dobra, kińmy głową. Ugramy w jego grę. And now you're going to tell me exactly what you and those tentacled freaks did to me. Gościu, jeżeli twoja spostrzegawczość jest większa niż kamienia, to zauważ, że my nie mamy macki. I zdecydowanie cokolwiek ci się przytrafiło, to nie było z naszej winy. Kurczę, dlaczego musimy takie proste rzeczy tłumaczyć? Nie wygląda na kretyna, chociaż jest ewidentnie. Don't lie to me. I... Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? Herobale łupieżców umysłów połączyły nas. Po co podżynać sobie gardła? Not one of them. They took you. Just the same as me. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Dobra. Kretyn. Co my tu mamy? Przyjmuję przeprosiny. Nie postąpiłbym tak głupio na twoim miejscu, gdybym był na twoim miejscu. Cieszę się, że wszystko już sobie wyjaśniliśmy. Indeed we are. Please, allow me to introduce myself.
My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. Wrotanin. Tryb fabularny. Ci, którzy wychowali się we wrotach Baldura, doskonale znają swoje miasto. Także tę jego część, która woli pozostawać w cieniu. Okej. Okay. Ktoś się urodził w wrotach Baldura, to jest wrotaninem. Okej. Okay. Witaj, jestem Punio. Ty także jesteś z wrot Baldura. Is that so? We clearly move in different circles. So, do you know anything about these worms? Niestety nie mam dla ciebie dobrej wieści. One zamienią nas w łupieżców umysłu. Turn us into... Of course it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although... It hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Kontrolować? Musimy się ich pozbyć. Co jeszcze możemy? Możemy wyruszyć razem, możemy się ruszać. Nie. Musimy się ich pozbyć. Well, yes, of course. But first things first. Możemy wyruszyć razem. W ten sposób mamy większe szanse. You know, I was ready to go this alone. But maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. And you seem like a useful person to know. All right. I accept. Lead on. Dobra. Oczywiście nie zamierzam go trzymać. Nie wiem, czy to jest voice actor Lucyfera, ale zdecydowanie kto jest, jest ktoś, kto za dużo naoglądał się Lucyfera i stwierdził, że będzie w ten równie głupkowaty sposób się wypowiadał. W każdym razie w tej drużynie może być jeden tylko wredna osoba, jedna wredna osoba i to jest jeden wredny elf i to jestem ja. Więc nie wiem. Napiszcie, co sądzicie o tym w komentarzach. Abym wywalił Lucyfera przy najbliższej okazji. Mimo, że podoba mi się jego z grubsza ton głosu. Nie w sposób głupkowaty, jaki się wypowiada, ale ton głosu ma fajny. Dobra, masz małą siłę, dużą zręczność. W sumie tyle. Chytre zagranie, ukrycie się. Mhm. Chytre zagranie, sprint. Dobra, to wszystko są akcje dodatkowe. Okej, czyli otrzyk może część rzeczy, które normalnie byłyby zwykłą akcją, wykonywać jako akcje dodatkowe. Okej, ma sens. Kratkowy atak. Czy ukradkowy atak ma jakieś wymagania? Też dodatkowe obrażenia przeciwnikowi, wobec którego masz ułatwienie. Okej. Nie wiem, czy flankowanie daje nam ułatwienie. Jeżeli nie przeczytaliście, nie wiem. Ułatwienie to jest generalnie sytuacja, w której jest większa szansa na sukces. Czyli możemy rzucić dwie kości zamiast i wybrać wyższy wynik. Nie jestem pewien, kiedy w walce wręcz dostaje się ułatwienie. Nie wiem, czy to flankowanie, czy flankowanie daje nam ułatwienie, czy coś innego jeszcze, ale załóżmy na razie, że tak. Będziemy się uczyć, jak będą nam się zdarzały okazje. Dobra. Ja sobie rapier. Damy ci drugi sztylet. Czy zręczność daje obrażenia? Wygląda na to, że pierwszy główny ma bonus
do obrażeń ze zręczności, a drugi nie ma. Okej. Raczej coś jeszcze chcemy ci dać? Masz jakiś łuk. Dobra. Tyle. Dobra. Witaj, Lucyfer, na pokładzie. Zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy. There. A mind flayer. And it's hurt. That thing's bound to be dangerous, even if injured. Just be careful. Wygląda na... Wygląda na to, że chce z nami porozmawiać. Nie, to jest łupieżca umysłu. Monster. Death is too good for it. Nie. Najpierw pomyślałem sobie, porozmawiajmy sobie. Zobaczmy, co z tego... Ale to jest łupieżca umysłu. On chce, żebyśmy zaczęli z nim gadać. Wtedy się zaczynają złe rzeczy dziać. Więc... nie. Dziękuję. Na tym 35 punktów doświadczenia nie chodzi drogą. Co jeszcze więcej mamy? Martwy goblin. Właśnie jak lądowaliśmy, to widzieliśmy całą masę goblinów, która latała sobie tutaj. Właśnie to miałem zrobić. Momencik. Masz mało leczajek? Wy weźmiesz? Goblin i sejmitar. Trzymaj, Lucyfer, zaczniesz zbierać rzeczy. Goblini łuk. Opasy na podróż. Co sobie wezmę? Czy to jest lepszy łuk od tego, który masz? Nie. Zatrzymaj go jako pamiątkę. Punkt. Możemy coś z tym zrobić? Approach the sigil on the stone. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. Niech Lucyfer tego dotknie. You are unable to approach the sigil on the stone. Magic glitters and swirls. Dlaczego ja muszę to dotknąć? No bo co, tej drużyny każe Lucyferowi to zrobić. Nie ma to sensu. A hand? Anyone? Okej. Zestrój się z magią sigilu i potem nakłoń ją, żeby się uspokoiła. Charyzma i Bart. Okej. Spróbujmy. Ma dosyć dużą szansę. Doing is working wonders. Now a quick little pull should do the trick. Ten gość wygląda na czarodzieja. Hello. I'm Gale of Waterdeep. Apologies. Usually better at this. Nie przepraszaj, wszystko w porządku. A bit shocked, but friend, it's a relief and a pleasure to make your acquaintance. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking, you were on the Norse Lloyd as well. Uh,
mniejsza z nad Lloydem. Jakim cudem utknąłeś w tym kamieniu? I don't know what transpired exactly, but the ship broke into pieces and I suddenly found myself in freefall. As I was plummeting to certain death, I spied a glimmer quite near where I estimated my body to impact with less than savory propulsion. Recognizing this glimmer to be magical in nature, I reached out to it with a weaving of words and found myself on the other side, as it were. How about you? How did you survive the fall? Historia brzmi dosyć podejrzanie, ale nie mi to oceniać. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Fair enough. But even so, I have the unfortunate suspicion your survival is still very much in jeopardy. Back on the ship, you too were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region, were you not? Mów dalej. The insertee we speak of, this parasite? Are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers? It's a process known as seramorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. You don't happen to be a cleric by any chance, do you? A doctor? Surgeon? Uncannily adroit with a knitting needle? Głos jest irytujący. About our condition to realize it's beyond most cleric's skills. Most, no doubt, but I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. Potrafię leczyć podstawowe rany i schorzenia, ale obce pasożyty? Wydaje się, że to za trudne. As we've established, few enough can. It's not exactly a common affliction. We're most certainly going to need a healer, and soon too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Dobra. Witamy. A parasite shared is a parasite halved, or something to that effect. Oh, but before you think you're about to embark on a journey with most ill-mannered a man, thank you for pulling me out of that stone. It was an act of foresighted kindness, I assure you. For I have the feeling ample opportunities will present themselves for me to return the favor. Pierwsze zadanie to dajesz ten kapelusz. No rest for the wicked, I see. Również ci zmienia kolor włosów. Ale dobra, lepiej ty niż ja. Kim jesteś? Jesteś magiem. Dobrze się domyśliłem. Masz zaklęcie tłuszczu. Okej. Patrzmy, co tu mamy. Specjalizacja dostępna. Wywoływanie. Dokładnie, to jest coś, co... to jest coś, co mi się lubią najbardziej. Więc będziesz mistrzem wywoływania, ekstra. 14, dobra, dostajesz czar. Uczony w wywoływaniu, koszt nauki czaru szkoły ze zwojów jest zmniejszony połowę i wynosi 25 sztuk złota na poziom czaru, okej. Okay. Rzeźbienie zaklęć. Korzystając z czarów szkoły wywoływania, możesz tworzyć strefy bezpieczeństwa. Twoi sojusznicy automatycznie wykonują wówczas dane rzuty obrony przeciwko takim czarom i nie ponoszą o nich obrażeń. Dobrze. Super. Będziemy mogli rzucać kulami ognia w naszych sojuszników i nie zabijać ich przy tym przy okazji, tak jak ja zrobiłem w ostatniej walce. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale może się przydać. I mamy... staliśmy dwa czary. Dobra, co my tu mamy? Czyli nie mieliśmy magicznych pocisków, to koniecznie bierzemy magiczne pociski. Co jeszcze z wywoływania? Płonące dłonie. No, to jest czar, który szybko się przestaje być użyteczny. Barwna kula, ok. Kolorowy rozprysk. Co ciekawe, wygląda na to, że nie blokuje nas z innych. Że mistrzostwo wywoływania nie blokuje nam innych szkół, tak jak w poprzednich D&D. Znalezienie chowańca.
że jakikolwiek chowaniec chciałby być, żyć z tobą. Nie. Dobra. Tarcza, promień zatrucia, ochrona przed dobrym i złem, szybko nogi, dłuższy skok, lodowy nóż. Istota do następnego długiego odpoczynku. Istota może zyskać tymczasowe punkty życzy. Błyskawiczny odwrot. Więc tak, kolorowy rozprysk to brzmi spoko. To jest AOE. Barwna kula ma całkiem fajne obrażenia. I to jeszcze jest wywoływanie. Możesz wybrać inny typ obrażeń. Okej. Okay. Ponieważ barwną kulę. Przygotuj czary. Fala gromu to jest coś, co już znamy. Czy w takim razie potrzebujemy barwnej kuli? Dobra. Uśpienie mamy u barda. Wiedźmowy pocisk. Obrażenia od elektryczności. Ok. Zbroja maga też ci zostawimy. Tłuszcz. Może przewracać przeciwników. To może się przydać. Dobra. Weź magiczny pocisk. I to tyle. Dobra. Mamy drużynę. Przy okazji, z tego co mi wiadomo, to 4 osoby to max. W tej grze. Okej, to jest przycisk grupowania. Nie wiem co to oznacza. A wygląda na to, że się nie poruszają. Jeżeli to wyłączę, okej. Przełącz ukrywanie się. Widok drużyny. Dobra, nic więcej nie potrzebujemy tutaj. Dobra. Czy to mamy aktywowane? Wygląda tak na to, że mamy. Dobra. Cofnijmy się jeszcze kawałek. Coś tam może być, co przeoczyliśmy. Dobra. Czy możemy przez to przeskoczyć? My możemy, ale oni. Ale oni nie chcą. Momencik, czy możemy ci pomóc? A już przestałeś się palić, okej, okay, dobra. Dobra, tam jednak jeszcze mógł być jakiś kawałek. Coś tu przegapiliśmy. Zakładam, że nie. I hear shouting up ahead. We should check it out, but be careful. Ja. Moment, przyszło mi coś do głowy. Kiedy rozmawialiśmy z Lucyfrem, on mówi do nas: ej, tam jest ten łupieżca umysłu, idź go zabij. Potem do nas naskakuje, jakby myślał, że to my jesteśmy złupieżcami umysłu, więc jednocześnie jego działanie zakładało, że nie jesteśmy i to, że jednak zgodziliśmy się pójść i mówimy, o dobra, pójdziemy go tam zabijemy, to jakby potwierdzało to, że nie jesteśmy złupieżcami umysłu, a potem jego akcje mówiły, jakby nadal myślał, że jesteśmy złupieżcami umysłu. Nie wiem, czy rozumiecie, co mam na myśli, ale cała ta interakcja z nim nie miała najmniejszego sensu. Open the bloody gate! Nobody gets in! Zevlor's orders! That pack of goblins will be on us any second! Ej, pozabijajcie, to tylko gobliny. Goblins are on our tail! Open the gate, Zevlor, now! You let goblins here? Where is the druid? Please, there's no time! To nie jest chyba coś, co
chce się robić, kiedy wrogowie podchodzą pod bramę. Tak się formuje linią. Provoke the blade and suffer its sting. Ojej, ale. Ależ pan jest. Dobra. Znowu zabrakło mi słowa, jak to ująć, ale nieważne. Okej, wygląda na to chyba, że jeżeli mamy tą samą inicjatywę. To wtedy możemy wybierać, co ma się ruszać. Dobra. Dobra, ognia. Co możemy zrobić? 49%, 30%. Utrudnienie. Jesteśmy poza zasięgiem, czy co? Nie wiem, okej, tutaj jeszcze mamy dwóch panów. Dobra, może najpierw zajmiemy się łucznikami. Oni wygląda na to, że skupią się tymi panami, więc nie nasz problem. Łucznicy ewidentnie wyglądają jak problem natychmiastowy. Dobra, oboje mają 7 punktów życia. Masz ognisty pocisk, jesteś elfem. Dobra, natomiast tym zadajesz 4-9. Dużo mniejsze masz. Masz dużo większe obrażenia, ale masz mniejszą szansę. Jak z magicznym pociskiem? Nie, też 45% to też niezbyt duża szansa. Dobra. Możesz spróbować sparaliżować tego gościa. Potem reszta zajmie się. Dobra. Myślałem o błogosławieństwie, ale nasz kapłan. Trochę dalej w kolejności. Chyba spróbuj. Spróbuj sparaliżować. Nie, czekaj, to zmniejsza jego szybkość. To nie ma znaczenia, jeżeli stoi na skarpie. Chyba spróbuj zrobić ten przeszywający atak. Nie. Okej. Mój łuk ma niezbyt ciekawe ataki. Dobra. A moja kusza. Moment. Przeszywający strzał. Strzał w biegu. Okej, dobra. Obchodzi nas ten przeszywający strzał. Jeżeli nie zabijemy atakiem, to mamy szansę, że gość się wykrwawi. Więc zróbmy tak na tym gościu. Dobra. Czy mogę to powiększyć? Dobra, otrzymałeś 4 obrażenia, więc przeżyłeś. Dany rzut obronny przeciwko przeszywający strzał, rzucałeś 14. Miałeś małą szansę, że to odeprzesz, ale okej. Okay. Ale ci się udało. Dobra. Lucyferze, możesz go dobić? Proszę. Okej, okay, nie widziałem tego, ale słyszałem. Jestem zadowolony z efektów. Dobra, podejdź bliżej. Albo nie, nie podejdź bliżej. Podejdź tutaj. Czy masz coś do zrobienia? Ulecz się. Dobra. Tyle z twojej... Z twoich ruchów. Możemy kogoś zainspirować? Czemu nie? Dajmy tobie. Bałdowska inspiracja.
Dobra. Schowaj się tutaj. Nie potrzebujemy do nich wychodzić. Okej. Ej, wy mieliście formować linię, a nie rzucać się do samobójczej szarży. Żeby nie było, nie ponoszę jakiejkolwiek odpowiedzialności za tych kretynów. Nie będę czuł w żaden sposób się źle, jeżeli zginą. Okej, dał im jakiegoś buffa. Myślę się, że może im się to przydać. Dobra, to jest jeszcze goblin. To jest ten gość, którego widzieliśmy na filmiku. Nie wiem, co to jest za gość, ale mniejsza o to. Też dostaliśmy ten buff. Mobilizacja. Otrzymujesz tymczasowe punkty wytrzymałości. Ekstra. Czy może jesteś w stanie go ustrzelić? Marne masz na to szanse. Możesz spróbować go poświęcić. To chcemy chyba zachować na tych ważniejszych przeciwników to poświęcenie. Możesz przeszywający strzał mu zaaplikować. Spróbuj. Chyba nie. Okej. Trudno, podejdź. Co do ciebie? To mamy trzy zaklęcia. Więc nie musimy się obawiać. Rozużyjmy może. Nie dałem ci magicznych pocisków, co? Nie dałem ci magicznych pocisków. Dałem ci uśpienie. Co za porażka. Dobra, ale mamy inne rzeczy. Mamy wiedźmowe pociski. Mamy falę gromu. Na kondycję. Okej. Spróbujmy to. Chyba nie to chciałem zrobić. Tak, nie zauważyłem. Myślałem, że to jest ta kula. Okej. Trudno. Zmarnowane zaklęcie. Dobra. Gaś ma trzeci poziom. Okej, ten gość nas pokeruje. Co to było? Powalenie. Dobre zagranie. Wyborne zagranie, milordzie. To oznacza, że straciliśmy jakąś akcję? Nie. Nadal możesz strzelić. A możesz też użyć ognistego pocisku. Jest szaman ich? Jakiś szaman. Dobra. Zajmijmy się tym szamanem. A? Co tutaj mamy? Możemy go przeszyć? Tego gościa? Nie, moment, to jest zły atak. To jest wręcz, dobra, tego już nie możemy zrobić. Przyjaźń na niego nie zadziała. Czy możemy go uśpić?
Dobra, uśpijmy go. Moment. Możemy podejść trochę bliżej. Dobra. A? On powinno pomóc. Pani wygląda, że jest nie najlepszy w sytuacji, ale to jej problem. Dobra. Zobaczmy, jakie mamy opcje. Podejdźcie ile możecie. Tak. Możesz spróbować ich pousypiać. Możesz nawet jego spróbować uśpić. Możesz Warga spróbować uśpić. Dobra, trochę poza zasięgiem. Co jeszcze możemy? Widzimowy pocisk. Chciałbym skupić magię może na nim, kiedy będziemy mogli. Aż Warg. Spróbuj usmażyć tego Warga. Pod wpływem innej cechy, atutu lub stanu blokujesz nową akcję. Będzie ona dostępna na pasku podręcznym. Dobra. I on ma dostawać jeszcze obrażenia. Tego co dobrze zrozumiałem. Dobra. Tyle z mojej strony. Czy możesz... go widmować. Wysoko KP. 50% szans. On się niedługo ruszy. Dobra. Użyjmy tego pocisku. Zobaczymy, czy w niego trafi. Trafiliśmy. Dobra, że obrażenia poszły. Dobra, rzuciłeś pocisk widmowy. Jak to zadziałało? 13 punktów obrażeń, KP 16. A na to, że to po prostu na KP wchodziło. Okej. Okay. Test ataku 19 plus 2 plus 3, 24 spokojnie. Dobra. Na razie nie potrzebuję nic więcej robić. O, cucił go. Ciekawe. Sprawda, zmarnował praktycznie całą swoją akcję przez to. Ukradkowy atak. Wróg znajduje się w zasięgu ataku wręcz twojego sojusznika. Możesz wykonać ukradkowy atak, aby zadać wrogowi większe obrażenia. Nie wiem... mówią o tym, ale... Czy możesz do niego strzelić? Nie. A nie. Mówisz o nim? Ułatwienie. Dobrze. Czy tu mam aktywować jakoś ten ukradkowy atak, czy nie? Nie wiem. Czy możemy coś zrobić? Możemy cię pewnie... Możemy cię pewnie zainspirować. Co, możesz w niego strzelić? Czy to będzie ukradkowy atak?
Tak, to był kratkowy atak za 2 punkty. Okej. Okay. Dobra, i cały czas mamy jeszcze ten trudny teren. Musimy się stąd wydostać. A? Tyle? Możesz dobić tego gościa? Hmm. Się będzie następny ruszał. Więc dobrze by było tego ustrzelić. Ładnie. Próbujmy się wydostać stąd. Stra? Jak skaczą po tym polu bitwy. Rzucił w niego potkał, czy jak? Tak, wygląda na to, że rzucił w kolegę potkoł i to go uzdrowiło. Ciekawe. Dobra, co mi teraz nam jeszcze zostało? Stanął ten gość. Wysoka KP. Czy możemy go po prostu dobić? Wysoka KP. Będzie nowy pocisk. Wysoka KP. Promień mrozu. Próbuj go spromieniować. Ekstra. PD dla nas. Dobra, podejdź tu bliżej. To tyle z twoich akcji. Wstrząsające uderzenie. Możesz łamić twój cel, który nie jest podczas zdolny do reakcji. Łatwiej go trafić, ok. Możesz rzucić ognisty pocisk w niego. Czemu by nie? 15 obrażeń? Tam to wyszło 15. Rzutne obrażenia 2D10. To powinno być 1D10. Krytyczny? Test ataku krytyczny. Krytyk zadaje po prostu dwukrotne obrażenia? Okej, dobra. Nie wiedziałem, że czary mogą krytycznie trafić. Ciekawe. I co poza tym? Kogo jeszcze mamy? A, tego gościa. Nie wiem, podejść do niego. Zrobimy mu coup de grace. W najbliższej okazji. Albo oni mu to zrobią. Gościu! Leczyłeś go. Nie, zadał mu obrażenie od kwasu, okej. Może zrobić... wybrać broń walki wręcz. Może zrobić chytre zagranie sprint. Oznacza, że możesz do niego podejść. Nie możesz do niego podejść. Nadal brakuje ci punktów ruchu. No dobra, ale możesz do niego strzelić. Dobra. Ty możesz go zaatakować? Możesz. Dobra, to ciachnijmy go. That was the last of them. Inside, all of you, more may follow. Open the gate. Dobra. Była pierwsza nasza poważna walka. Nie wiem, że nie jest zbyt poważna, ale. Mieliśmy dużo przyjaciół, którzy zdecydowanie mieli nas pokierować w tej walce. Okej, już zdążyli zamknąć broń.
powrotem, ale jeszcze do nas otworzą. Dobra. W tym odcinku pograbimy te wszystkie zwłoki. Zobaczymy, co tu się właściwie dzieje. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.